Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do was z filmikiem z moją siostrą, czyli z... Martynką. Dokładnie tak. Dziś będzie dość inny odcinek. Ja naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, jakim cudem udało mi się namówić Martynę, żebym mogła zrobić jej makijaż, ale tak. Dzisiaj zrobimy jej makijaż. Ale ja potem ci zrobię po filmie. No, coś za coś, co nie, no, niestety. Ja mam papiloty. I w dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić wszystko, żeby Martyna wyglądała jak taka dorosła, dojrzała kobieta. Zobaczymy, czy nam się uda. Będzie to dość ciężkie, ponieważ Martynka ma 9 lat. I jakby makijaż dla 9-latki, to może być dość creepy. Właśnie mam nawet sztuczne rzęsy przygotowane, żeby Martynie nie mazać tuszem po oczach. A nie mamy kleju, więc jakby przykleimy te rzęsy, tak jakby założymy je tylko. W sensie, dobra, zresztą zobaczycie, o co mi chodzi w dalszej części filmu, bo pewnie tak jak teraz mówię, to nie za bardzo zrozumiecie. Powiem wam, że w ogóle do tego filmu się na maksa przygotowałam, bo patrzcie, umyłam wszystkie pędzle, one są idealnie czyściutkie, więc wow. I gąbeczka jest. I gąbeczka. Martyna ma papiloty, ponieważ chcemy, żeby Martyna miała kręcone włosy, ponieważ nie wiem, dlaczego mi się takie kręcone, takie falowane włosy kojarzą trochę bardziej z taką osobą dojrzałą. Nie wiem dlaczego, serio, może dlatego, że nasza mama ma kręcone włosy, ale po prostu... Martyna też takie włosy będzie miała. Co to jest? To jest do grudni. Dobra, ale nieważne, nie ma co przedłużać, tylko zaczynajmy odcinek, jestem strasznie ciekawa. Dobra, ja się stresuję, coś źle zrobię, no ale w sumie nie ma co. Uwaga, uwaga, bo wy myślicie, że my będziemy dla Beki robić ten makijaż, a tak nie będzie, ponieważ to będzie makijaż na serio. Serio będę się starać, żeby to wyszło ładnie. Stresujesz się? Ale będzie ładnie, mówię. Najbardziej się rzęsami stresuję. Rzęsy najwięcej zrobią, największą robotę. Ja czuję, że naprawdę będziesz wyglądała nieźle. Na samym początku nakładałam bazę pod makijaż. Nie widzę sensu w nakładaniu ci podkładu, serio, bo ty masz gładziutką twarz, nawet nie masz żadnych tych. Ale jednak, skoro robimy cały makijaż, to nałożę ci. Czuję się jakby miałam takim slime'em i gdybyś mnie dotykała. Ale masz w sumie drugą twarz tutaj. Ja mam takiego slime'a, który ma taką... Taki dotyk, jak ty mi dotykasz tą twarz, to ja tak czuję, jakbym dotykała takiego slime'a. Ale przecież ty nic nie dotykasz. Ale ty mi dotykasz. Bardzo mamy taką z debat. I dalej nakładamy jakiś podkład lub krem BB. Ja właśnie tutaj mam podkład z burżuła i krem BB z burżuła. I właśnie nie wiem, chcę wolić podkład? Który mi pasuje bardziej? No one są takie same, to są prawie praktycznie takie same kolory, bo ten jest najjaśniejszy ze wszystkich, ten jest najjaśniejszy. A którego się fajnie nakłada gąbeczką? Oba są takie same w sumie, tylko że wiadomo, że krem BB mniej kryje, a podkład bardziej kryje. Ten wolisz? Też tak myślę, no bo masz jeszcze taką twarz, że nie potrzebujesz podkładu w sumie. Nawet ja nie użyłam za bardzo podkładu, tylko właśnie też ten krem BB, więc trochę dużo go nałożyłam. Trochę bardzo dużo. Ej, dużo ci tego krem BB nałożę, no ale sobie sama teraz nie nakładam, no ale dobra. Okej, okay. I teraz stemplujemy, czyli najlepsze. Ty masz dużo pieprzyków na twarzy, ale nie wiem, czy nam się udaje zakryć. Nie, bo kiedyś jak byliśmy na wakacjach, to ja próbowałam twoim... Co? Zakryć, ale nie. Próbowałaś moimi kosmetykami zakryć swoje pieprzyki? Co? Tak. A miałeś taki sam kiedyś pieprzyk, ale brudne już jest. No, ja się tak starałam, żeby to wyczyścić. Dobra, teraz korektor. I korektorem możemy spróbować zakryć te pieprzyki pod oczami, żebyś miała takie wyspane oczy. Tu masz pieprzyka. Tu. Dużo masz pieprzyków faktycznie. Czy tu gdzieś mam? Tu gdzieś jeszcze tutaj wczoraj miałam jednego. Mam na tej stronie wszystko. No przekręć się, bo oni nie widzą. I tu masz jeszcze. I pięknie pieprzyki będziemy pieprzykować. Co ja powiedziałam? Z tym czubkiem, tak. Czubkiem, no. Patrz na mój kciuk. Na ten kciuk. No nie wsadzę ci tego do oka. Jestem profesjonalną makijażystką. Nie. Czemu nie? Nie umiesz robić cień, ani kresy. Przed chwilą nakładaliśmy Martynie korektor z Belle, mój ulubiony przy okazji chyba na razie, na tą chwilę. I teraz przejdziemy do pudru. Mam taki puder z Under 20, nałożymy ci może pędzlem. Nie wiem, czy to jest na pewno pędzlem. Ja już ma tą twarz. Idealnie, po prostu idealnie. Co? Co? Made in China. Wirus! Nie możesz mówić na filmiku, bo ci usunął ten filmik. Ty gadasz? No tak, tak zaraz mówiła. No to wypikamy to. Postaramy się to wypikać. Chociaż nie wiem, o co chodzi, ale dobra. No i w końcu nie wypikałam. Miejmy nadzieję, że nie usuną filmu. Ja myślę, że teraz nałożymy ci bronzer, róż i rozświetlacz, ale ja się nie umiem malować i nie wiem, co, w jakiej kolejności to się nakłada. Jak ja bym się malowała, to najpierw nałożyła bronzer. W sumie ja nie używam w ogóle rozświetlacza i różu, czasami tylko używam bronzera, ale jak jest nie zawsze mi to ładnie wychodzi, na przykład tak jak dziś.
Więc dobrze. Mam taki bronzer z The Balm. W sumie ma jasny kolor. Jasny? O cholerka, mam jeszcze mokry pędzel. Dobra, trudno, na mokro zrobimy makijaż. Nie, nie jest mokry. O nie, jest mokry, jest jak ten cały mokry. Tak. Mają włosy po kąpieli. Jajce, ale zimno. Jest bez siebie, maznęłam tym, pewnie mam taką plamę. O nie, dobra, to nie był dobry pomysł. Chciałam tylko zobaczyć, czy jest mokry, czy nie. Nie uśmiechaj się, zrób taką poważną minę, taką... Nie lubię tak. Teraz nos, masz wielki nohal, tak samo jak ja, mam wielkie nohale. Tylko, że ja mam taki śmieszny, bo ja mam taki... taki mały się jakiś, nie wiem, z góry zjeżdża, czy co. Masz taką kroweczkę, taki pulchny. No, a ty masz taki szeroki. Ale mały, masz mały nos, ale szeroki. W ogóle nic nie widać w sumie. Tu ja mam taki brązowy nos. Teraz róż, ja myślę, że róż. Ja się boję różu, bo odśmieliście ze mnie w odcinku, że źle nakładam róż. I mamy taki róż z Revolution. Z kalendarza adwentowego. O cholerka. Matko, jaki różowy. Nie. Ja boję tych rzęs. Ja też bym się bała. Nie, no żartuję. Szczególnie jak ty mnie nakładasz. Bardziej. Mogę sobie wybrać? No, może zobaczyć, mamy trzy rodzaje rzęs. Jakie dziwne są. No, też w ogóle, tak jakby mnie zaraz odlecieć. Dobra, teraz rozświetlacz. Mamy rozświetlacz taki z Sephory. To jest mokre. O cholera, to jest wciul mokre. Dobra, to nie jednak, nie ten pędzel. Może zrobię ci to tym pędzlem, co robiłam ci róż. Niestety, bo nie mamy innego, który jest suchy. O, dobra, ładnie jest. I teraz, tak sobie myślę, tiktokerka, podaj się na TikToka, Martynę. Co teraz możemy zrobić? Cienie. Cienie już? Ja myślę, że świetnym pomysłem będą brwi. Chcę zobaczyć cię w brwiach. Martyna zawsze się bała, zawsze chciała mi zrobić brwi. Dobra, lecimy z brwiami. Kiedyś mi robiłaś i one tak brzydko wyglądały, i potem nie mogę ich zmyć. Najgorsze to jest to, że ty masz niewyregulowane tobie, masz takie wilkowate. No nie patrz! Nie, ale przecież nic nie widziałaś. I tak nic nie widać w tym podglądzie. Nie, nie widać nic. Nic nie widać. Nie. Ty masz jakieś dziwne te brwi. Nie dość, że one są jasne, ich prawie nie ma. To jeszcze są jakieś takie... Takie są, na pół czoła. Serio. Dobra, powiedzmy, że jest ok. Jakbym mogła cię wyregulować, to by wyglądało o wiele lepiej. Nie patrz się. Co teraz? Ja chcę ci zrobić już rzęsy. Ale dobra, najpierw może zrobimy ci cienie. W ogóle nie wiem, czy o czymś nie zapomniałam, no ale dobra. Najpierw nałożymy ci bazę pod cienie, taką z Revolution z kalendarza adwentowego. A ja sobie już wybieram. No dobra, możesz sobie wybrać. Jaką chciałabyś mieć kolorystykę, możesz sobie wybrać? Różowe. Różowe? Tak myślałam, dlatego wzięłam specjalnie paleski, w których są różowe cienie. Mamy w ogóle paletki z Revolution Pro. One są bardzo ładne, śliczne, mają kolory. Patrzcie na to. Neonkowe. No, neonkowe są nawet. I tu mamy dużo róży. Tu mamy jeszcze taką z Vibo paletkę. Tu mamy taką z... taka czekoladka z, też z Revolution. Dobra, a mogę ci zrobić? Tak. Potem zobaczysz efekt końcowy. Ale ja chcę takie ombrery, że w sensie, że nie takie, że różowe i niebieskie na przykład, tylko takie różowe jasne, nie. Różowe i ciemne. Ale będę się teraz uczyć malować, bo ja sama nie umiem, co nie. A w tej jest brokatowy. Bo ty masz taką powiekę, która się jakby, nie wiem jak to nazwać, zapada, nakłada. Opada, opadająca powieka. Nie mogę doczekać już efektu końcowego, aż w końcu dajmy te papiloty. Tak mi jest niewygodnie, jak się kręcę. Zamknij oko, zamknij oko. Ładnie jest, bardzo ładnie jest. Ja naprawdę nie ogarniam, co to było, serio. Zawsze chciałam umieć tak jedną brwią do góry, a drugą w dół. Jak już nie, to wygląda. Jeszcze ci dam rozświetlacz w kąciki oka. Chyba wszystkie pomadki możesz sobie wybrać. Tak? Masz taki. O, no, ten jest dobry, masz rację. Ale nie wiem, czy to będzie takie matowe, w sensie, no to jest... To zobacz sobie. Matte lipstick, dobra. No, będzie matowe. Do góry.
We made it everything. You know it's because I wear my word like a wedding ring. To wygląda źle. Nie, patrzcie! Czekaj, stój. Stój i nic nie rób, bo ja będę widziała, jak będę montować. Więc nie patrz się pod. Ja zaraz przyniosę sobie wanci. Bo ja się dzieje w brzuchu. No, bo czyli w brzuchu fest. Ale jadłeś śniadanie? Jadłam kabanosa. Jednego. Dwa. Wow. Wow. Dobra, i teraz najlepsza rzecz chyba, czyli rzęsy. Mamy takie rzęsy. Nie będziemy używać kleju, ponieważ no bo po prostu nie. I jakoś ci przykleję na ten klej, co jakby był w opakowaniu. Na który one zostały przyklejone do opakowania. Bo ja się boję, że klej mi się przyklei do oka i sklei mi oko. Otwieraj to. Wow! Widzę tą rzęsę. No ja, to... Stawię zdjęcie. Nie, zapnij oko. Wstawię zdjęcie na Instagram, a jak będę miała. Pokaż się do. Czekaj, stój, stój! Ja ci pokażę. Czekaj, stój, nie ruszaj się. Ja ci pokażę to w lustrze. Uwaga, uwaga. 3, 4. Boże, jak ja wyglądam. Jak ci. A i pasuje mi do papilotu? No, ale teraz. Moi drodzy, zdejmujemy papilot, ale tu ładnie wyglądasz, w sensie ładnie. Inaczej, patrzcie na to. Wow, wyglądasz dorośli ode mnie, serio. Dobra, papilot zdejmujemy teraz. Ale mnie drapie teraz oko i nie mogę się podrapać. Nie drap. Nie się kręcę, ale ładnie wyglądam. To by się podoba, myślę, że ci się nie spodoba totalnie. Czekaj, weź mnie. A co sądzisz o brwiach? No, brwi nawet. Czekaj, jak księżniczka trochę wygląda, czyli taka też Barbie. Ja pierdzielę. Ej, ja nie wiedziałam, że ja tak ładnie potrafię ucharakteryzować kogoś, nawet lepiej mi to wychodzi niż samą dobra. Siebie. Teraz ubrania, wreszcie. Ale weź stań się pokaż. Ja pierdzielę. Ja, ej, ładnie jest. Dobra, teraz Marta będzie przymierzała stylizację i zrobimy wam takie, wiecie, stylization! O, patrzcie na tą stylówkę, to jest mocarne, to naprawdę wyglądasz tak dorośle, bo ten garnitur ci dużo dodaje lat. O, gołe stópki. Hope it lights the way, brightens your yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, somewhere where is yours? I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor, y'all don't seem to help no more. CSR the movement, cause the internet's what opened doors. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Okej, i to by było na teraz w tym filmiku. Dziękujemy za oglądanie, buziaki! I pa, patki! Anywhere and become anything that you can take whatever you love and make it everything. But what part is big?